Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku News/ Newsflash, zaczynamy wiadomości Na początku bitcoin.pl.org górnicy zarobili w kwietniu 412 milionów dolarów Cóż można powiedzieć, zarobki są, wszyscy się cieszą, kolejna informacja, zobaczcie Bank DBS dołącza do globalnej sieci blockchainowej, aby digitalizować umowy handlowe Kolejny plus dla blockchaina, przechodzimy sobie dalej Rekordowa dziura w futuresach Bitcoina. Cztery rzeczy, które powinniście wiedzieć na temat ceny Bitcoina w tym tygodniu: czym jest 1200 dolarowy spadek i tak dalej. Jeżeli kogoś to interesuje, to powinien to sobie przeanalizować. Tutaj jest także fundamenty, jeśli chodzi o moc sieci. Przechodzimy dalej, proszę bardzo. Paxful. P2P Trading zostało zintegrowane z Infinito, Infinito, Infinito Wallet. Jest to oczywiście multi-crypto wallet, zintegrował usługi P2P do swojej, do swojej platformy. No Kolejny krok na Paxful, ostatnio głośno od nich jest. Przechodzimy sobie dalej. Zobaczcie, największe bloki widzimy: jest ATH, jeśli chodzi o rozmiary bloków. HashTrade tutaj rośnie. Zobaczcie, bloku rósł do 300, 1340, przepraszam, średnia. średnia Wielkość bloku to jest 1,34 341 MB, jeśli chodzi o 2 maja. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Średnie fi transakcyjne wzrosło o 300% dni przed halvingiem, czyli słuchajcie, ruch duże są. I zobaczcie, wyniosło 3,19 a było wcześniej 0,62 przechodzimy sobie dalej dominacja bitcoina czyni inwestorów bogatymi z, dzięki funduszom powierniczym, funduszom inwestycyjnym kryptowalutowym, nawet yy, można powiedzieć tutaj pomimo kryzysu, bitcoin wzrósł do 10 tysięcy dolarów przechodzimy sobie do kolejnego newsa proszę bardzo. patrzcie trylemat bezpieczeństwa i przyszłość bitcoina tu jest oczywiście artykuł Rafaela Auera jest to ekonomista e, w innowacyjnej i cyfrowej ekonomii e, jednostki w Banku of, for International Settlements, czyli BIS. Ciekawy artykuł, warto to naprawdę przeczytać. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, CEO BitMEXa Artur Hayes, który jeszcze niedawno mówił, że będzie taka, taki spadek ogromny, oczekuje, iż ogromni inwestorzy, duży inwestorzy zainwestują w bitcoina. Co za zmianę podejścia? Oczywiście jest to powiązane z. Polem Tudorem Jonesem, który oczywiście jak tylko powiedział, że inwestorzy duży wchodzą, to cena bitcoina spadła. Przechodzimy sobie dalej. Starzy górnicy powinni poszukać tańszej elektrywności, aby włączyć profity posthalvingowe. Wiadomo, halving za chwilę. Że dosłownie słowo o tym na końcu odcinku, więc lecimy dalej. Wietnam stworzył 8-9-osobowy panel, aby studiować kryptowaluty. Kryptowaluty, jeśli chodzi o cele regulacyjne, Wietnam chce uregulować kolejny kraj, zobaczcie tam też Singapur. Grupa będzie oczywiście prowadzona przez wiceprzewodniczącego tego State Securities Commission. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Ripple odpowiada na badania, które pokazują, że większość transakcji XRP jest pustych. Nie będę Wam tutaj tego tłumaczył. Artykuł, oczywiście, wszystkie linki znajdziecie pod filmem. Także, proszę bardzo, przechodzimy sobie dalej. Weekend to wykrasz pod mikroskopem. Kolejna analiza tego, co się stało, dlaczego się stało. Ja odpowiem tylko tyle. Wszyscy grali longi, to ich rozjechały pociągi. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Przewidywania ceny bitcoina po halwingu 2020, i to, to oczywiście zebrał je Bitfinex. Cóż można tu powiedzieć? No, tyle, że różne 12 tysięcy niedługo mówi BitLord, i tak dalej. Na live'ie BitBeja też były przewidywania. I ostatni news na dzisiaj. hashrate sieci Bitcoina wzrósł o 8100% od ostatniego halvingu, który był w 2016 roku. Czy historia się powtórzy? Jest tutaj kolejna analiza. Będą wydajniejsze koparki, póki jeszcze nie dotarliśmy do granicy fizycznej, to oczywiście. To oczywiście będzie rosła I dzisiaj tyle na, dla Was wiadomości Jeszcze czekam na odpowiedzi Bo oczywiście Bitcoin Halving Life Celebration Miał być jutro Ale ze względu na to, że nie wyrobiliśmy się Znaczy, że Bitcoin się troszeczkę przyspieszył Wypada dzisiaj około 21 ten blok To najprawdopodobniej przeniesiemy go Dzisiaj na 20 albo 20.30 Oczekujcie informacji, będą na Twitterze Na Facebooku i tyle Wydaje mi się, że z czasem się wyrobiłem Także żegnam się z Wami, 5 minutowy Newsflash Mam nadzieję, że Wam się podoba Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich, do następnego razu.